może na samym początku, tytułem wstępu, dokonać takiego pewnego podsumowania tego, co przez ostatni, no właściwie chciałoby się powiedzieć, że to już będzie chyba ponad 2 lata. Podsumowując jakby to, co z tymi przerwami nieuniknionymi niestety mieliśmy tutaj okazję wspólnie omówić w trakcie naszych spotkań, no to tak jakby założeniem właśnie całego tego kursu były wspólne spotkania, do których ja robiłem taki właśnie przygotowujący wstępny właśnie mini wykład po to, żeby właśnie wspólnie z Państwem dyskutować, a nie jakby opowiadać tak akademicko czysto o dziejach filozofii. Jakby celem tego całej tej naszej działalności tutaj Akademii Filozoficznej było omówienie dziejów filozofii, można powiedzieć, klasycznej. Klasycznej, to znaczy właśnie jeszcze przednowoczesnej, ponieważ właśnie wraz z Hegelem, od czasu Hegla, tego myśliciela, którego właśnie dzisiaj mieliśmy mówić jako takiego wieńczącego właściwie dzieje rozwoju tej filozofii klasycznej, filozofia drastycznie zmieniła jakby charakter, głównie pod wpływem specjalizacji nauk, gdzie po prostu postęp wiedzy, zwłaszcza wiedzy w naukach, w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, fizykalnych, ścisłych generalnie, ale nie tylko, bo też i historycznych. Tak naprawdę historia też właśnie jako nauka wykształca się dopiero na początku XIX wieku lub ewentualnie w ostatnich dekadach wieku XVIII, więc w epoce oświecenia czy schyłku oświecenia. I Hegel właśnie jest myślicielem, który historię uczynił jakby takim podstawowym punktem odniesienia dla wszelkiego w ogóle namysłu, w tym też nad samą filozofią. Pod wpływem tych specjalizujących się nauk właściwie już niemożliwe stało się coś, do czego ta klasyczna filozofia wcześniej przez wieki aspirowała, a mianowicie do dostarczenia w postaci jednolitego systemu, właściwie no stworzonego przez jednego myśliciela od zera, całościowej wiedzy na temat świata, na temat ogólnych założeń właściwie wszystkich nauk uporządkowanych w system. I Hegel był właśnie myślicielem o tyle istotnym, że jest to ostatni myśliciel, który stworzył całościowy, zamknięty system filozofii. Już po Heglu nie było to możliwe właśnie ze względu na nadmiar specjalizacji, nadmiar wiedzy. Po prostu to już jest dzisiaj zwłaszcza nie do ogarnięcia przez jednego człowieka spektrum wiedzy z tak różnych dziedzin, żeby móc stworzyć jednolitą wizję świata, która byłaby nie do podważenia. Oczywiście takie usiłowania były i wiele osób po Heglu próbowało też tworzyć systemy filozoficzne, ale już bez powodzenia, albo miały one bardzo krótkotrwałą jakby taką datę, można powiedzieć, aktualności, czy właśnie dezaktualizowały się pod wpływem nowych odkryć coraz szybciej. No i to jest w pewnym sensie los naszego właśnie świata nowoczesnego. Natomiast my tutaj właśnie mówiliśmy, to miały być takie właśnie zajęcia, nie wykłady, tylko wspólna dyskusja nad najważniejszymi fragmentami najważniejszych myślicieli dziejów świata, począwszy od samych narodzin filozofii w starożytnej Grecji, od właśnie tak zwanych presokratyków, mędrców greckich, od Talesa, Heraklita i innych, przez właśnie Platona i Arystotelesa, dwie największe postacie greckiej filozofii, przez świętego Augustyna i świętego Tomasza z Akwinu, z kolei dwóch największych myślicieli chrześcijańskiego średniowiecza, czy w przypadku Augustyna, Augustyn no, jakby żył i tworzył na przełomie schyłku świata starożytnego, ewentualnie początku bardzo wczesnym średniowiecza, przez właśnie wielkich myślicieli nowożytnych. Filozofia nowożytna rozpoczęła się wraz z Kartezjuszem i podstawowym tym nurtem filozofii nowożytnej, który miał licznych kontynuatorów, był właśnie racjonalizm nowożytny. Przez kolejny kierunek bardzo istotny, zwłaszcza dla rozwoju filozofii nauki, empiryzm, którego twórcą był John Locke, miał swoich kontynuatorów, po właśnie syntezę tych kierunków Kanta. No i właśnie mieliśmy dojść do Hegla, który urodził się w 1770 roku, zmarł w 1831 wskutek, znaczy na cholerę, której epidemia w Berlinie
się rozpętała. I jakby no, celem takim zasadniczym była właśnie popularyzacja tych koncepcji. Pokazanie też bogactwa, dziejowego bogactwa historycznego ludzkiej myśli, tych najważniejszych postaci, z których każda odegrała w swoim czasie olbrzymią rolę i wywarła wielki wpływ na kształtowanie się naszej kultury. No i starałem się właśnie to omawiać tak w porządku oczywiście chronologicznym, pokazywać też na najrozmaitsze zależności, przy czym no oczywiście sama historia filozofii jest w sposób nieograniczony znacznie bardziej złożona niż mieliśmy to okazję tak przy takim skrótowym, w takiej skrótowej formie 10 zajęć omówić. No i oczywiście ta filozofia też, my ją tutaj urywamy na ten cykl jakby na Hegelu, no ale oczywiście miała też swoją kontynuację, ma kontynuację po dzień dzisiejszy. I właśnie jedną z takich też propozycji byłoby omówienie filozofii współczesnej, najważniejszych postaci filozofii XIX i XX-wiecznej, już bliższej nam. Natomiast po tym takim... Tak, XVIII-XIX, znaczy tak dokładnie rzecz biorąc, połowa życia Hegla przypada na wiek XVIII, schyłek, a druga połowa na początek, pierwsze 3 dekady właśnie XIX stulecia. To jest okres, początek życia Hegla, jego młodość, to jest okres triumfu oświecenia w Niemczech. Oświecenie w Niemczech mniej więcej rozpoczęło się w połowie XVIII wieku, o wiele później niż miało to miejsce we Francji, a zwłaszcza w Anglii, bo to Anglia jest jakby krajem, który jako pierwszy zainaugurował czy wkroczył właśnie w epokę oświecenia, i to jeszcze u schyłku XVII wieku. Oświecenie jakby poprzez popularyzację koncepcji rozwijających się w Anglii, właśnie między innymi Johna Locke'a, którego tu omawialiśmy, który uchodzi za ojca właściwie brytyjskiego oświecenia, i wraz z publikacją tej jego głównego dzieła Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego w 1690 roku, tak naprawdę epoka oświecenia rozpoczyna się. Przez popularyzację poglądów myślicieli brytyjskich we Francji, Francja natychmiast wkracza w oświecenie tak około mniej więcej lat 30. XIX wieku. No i kolejne 20-30 mniej więcej lat później Niemcy wkraczają w oświecenie, przejmując jakby te koncepcje głównie od Francuzów, ale też i od Anglików. Bo to oświecenie francuskie, ono jest najbardziej rozpropagowane, najbardziej znane. Tam osiągnęło też najbardziej taką wykrystalizowaną, ale i radykalną jednocześnie postać. Gdzie te tendencje, bo na przykład oświecenie niemieckie bardzo w radykalnym stopniu różniło się od oświecenia brytyjskiego, znaczy od oświecenia francuskiego. To znaczy tak, przede wszystkim oświecenie niemieckie miało charakter naukowy, taki specjalistyczny, a filozofia nauczana była na uniwersytetach, które właściwie jeszcze w tamtej epoce miały prawie taką jeszcze no niemal niezmienioną średniowieczną strukturę. To była filozofia tworzona przez specjalistów, dla specjalistów, i pod tym względem ona była po pierwsze o wiele bardziej techniczna, precyzyjna, ale też właśnie w o wiele mniejszym stopniu o wiele bardziej była taka teoretyczna czy spekulatywna, to znaczy w sensie takim, że myślicielom niemieckim, z których chyba najwybitniejszym takim, znaczy inicjatorem takim oświecenia w Niemczech był Christian Wolff w XVIII wieku, później najwybitniejszym jakby ucieleśnieniem już dojrzałego oświecenia był Immanuel Kant, o którym mówiliśmy w zeszłym miesiącu. Ta filozofia niemiecka, ona nie miała na celu, tak jak filozofia francuska, przekształcania rzeczywistości społeczno-politycznej. Ona miała na celu wykorzystanie jakby tych osiągnięć nowych, naukowych, filozoficznych, angielskich i francuskich, w celu jakby reformy nauk naukowych i poznania naukowego, ale jakby dla niego samego, można powiedzieć. Tak, Niemcy byli w dużym stopniu, ta ich postać też była najpóźniejsza, ale to była najdojrzalsza postać oświecenia. I tak jak mówię, o ile na przykład w Niemczech filozofię tworzyli, tak jak Kant czy Wolff, profesorowie uniwersyteccy, specjaliści, którzy właściwie całe życie
wykładali, pisali traktaty najrozmaitsze, siedzieli w książkach, analizowali setki koncepcji i na ich podstawie tworzyli własne systemy filozofii. O tyle właśnie we Francji ta różnica była znacząca, ponieważ tak naprawdę we Francji, tak jak w Niemczech, centralną rolę taką organizacyjną pełniła jednostka, jaką był uniwersytet. We Francji z kolei filozofowano na salonach. Salonach, czyli miejscach, najczęściej to były prywatne pałace arystokratów albo domy bogatych mieszczan, czyli miejsca, gdzie gromadziła się elita. I tam była bardzo ożywiona właśnie wymiana myśli, kultura, bardzo, bardzo wysoka kultura debaty, ale właśnie też w tych salonach, tak jakby można powiedzieć, że one też były, bo na przykład niemieckie uniwersytety były pod kontrolą państwa, a salony no też były prywatne, prawda? I teraz tak, jeszcze do tego dochodzą takie tendencje, które we Francji uwyraźniły się już w XVII wieku, a których w Niemczech nie było. Mianowicie w XVII wieku we Francji bardzo istotną rolę zaczął odgrywać taki nurt zwany libertynizmem. To byli wolnomyśliciele. Libertynizm to jest tak naprawdę wolnomyślicielstwo. No i właśnie ci libertyni to byli przede wszystkim sceptycy, czyli ludzie wątpiący. Voltaire jak najbardziej. Voltaire, Baron d'Holbach, najbardziej chyba takim przerażającym libertynem XVIII-wiecznym był Markis de Sade choćby też. Ale generalnie libertynami czy wolnomyślicielami właściwie było znaczna część najwybitniejszych filozofów francuskich XVIII stulecia. Tylko ten libertynizm rozwijał się od wieku wcześniej, bo tak naprawdę on powstał w XVII wieku. No i to właśnie byli przede wszystkim najpierw sceptycy, myśliciele wątpiący. Wątpiący przede wszystkim w religię chrześcijańską. Ten sceptycyzm bardzo często pociągał za sobą ateizm, materializm, czyli przekonanie o tym, że nie ma Boga, albo jak część innych myślicieli, bo też trzeba powiedzieć, że jeszcze nawet w XVII wieku ateizm był rzadkością, a w XVIII wieku staje się coraz częstszym zjawiskiem, ale ci wolnomyśliciele dzielili się na takie dwie zasadnicze grupy. Część z nich była jawnymi ateistami, jak na przykład Baron de Holbach, Markis de Sade, a część jak na przykład Voltaire, Rousseau, Condorcet czy tam inni, Helvetius i inni, byli zwolennikami tak zwanego deizmu. To była tak zwana religia filozoficzna, tak ją nazywano. Ale chrześcijaństwo zakłada właśnie, że Bóg jest osobą, tak jak my, tylko że oczywiście jest duchem, jest naszym stwórcą, jest nieskończenie potężny, no oczywiście dobry, bez najmniejszego grzechu, prawda, i tak dalej. Więc oczywiście różnice fundamentalne między Bogiem i człowiekiem istnieją, ale właśnie to, co upodabnia nas do Boga, bo Bóg nas stworzył na własny obraz i podobieństwo, prawda? To jest właśnie to, że jesteśmy osobami. Każdy z nas jest jakby niepowtarzalną osobą, wolną osobą. No i Bóg też jest osobą, nieskończenie nas przekraczającą. I teraz ci wolnomyśliciele, którzy nie byli jawnymi ateistami, a ich nawet było więcej niż takich jawnych ateistów, oni twierdzili, że istnieje coś takiego jak istota najwyższa, po prostu istota najwyższa. Świadectwa wiary w byt przekraczający jakby nasze rozumowanie, nasze empiryczne jakby doświadczenie. Obserwowali występowanie tego właściwie we wszystkich kulturach, w tym też pogańskich czy kulturach prymitywnych. No i twierdzili, że wspólna człowiekowi, że każdy człowiek ma... Znaczy, że jakby to wiara w istotę najwyższą właściwie jest wspólna całemu gatunkowi ludzkiemu. No przy czym, tak jak pani powiedziała słusznie, oni nie traktowali tej najwyższej istoty osobowo i twierdzili, że jakby ona jest niepoznawalna. A przede wszystkim tak naprawdę oni twierdzili, że ta istota najwyższa, ona wytworzyła po prostu świat. W sensie puściła świat w ruch, po czym nie ingeruje dalej już Bóg w bieg ludzkich spraw. To jest radykalna różnica między wyobrażeniem chrześcijańskim
a zwłaszcza przekonaniem o tym, że w dziejach działa Duch Święty i objawia się opatrzność boska. Gdzie tak naprawdę chrześcijanin wierzy właściwie wszędzie, w każdym zjawisku widzi palec Boży, prawda? Natomiast oni twierdzili, że tak jakby no ta istota najwyższa stworzyła sobie świat po prostu tak jak zegar, to była taka słynna metafora właśnie porównywania Boga do zegarmistrza, to znaczy stworzyła mechanizm, który puściła w ruch i tyle, prawda? Nie, tak, i niech się dzieje co chce, nie przejmując się tym zupełnie. I to oświecenie francuskie miało właśnie te takie materialistyczne, ateistyczne skłonności, które w XVIII wieku doszły bardzo do głosu. Stały się właściwie właśnie przez to medium salonów, gdzie spotykali się najwybitniejsi ci różni literaci, intelektualiści, arystokraci, ludzie władzy. Te opinie stały się bardzo, bardzo powszechne i tak naprawdę miały one też pewien swój drugi istotny cel, a mianowicie same te tezy oświecenia francuskiego właśnie, ateistyczne bądź materialistyczne, one służyły tak naprawdę w pierwszym rzędzie jako środek krytyczny podważenia istniejącego ustroju wówczas, feudalnego po prostu, prawda, który określano powszechnie jako ancien régime, czyli dawny czy stary reżim, w którym dopatrywano się powszechnego sojuszu tronu i ołtarza. I pod tym względem one miały właśnie charakter rewolucyjny. Z biegiem czasu i rozwoju oświecenia francuskiego, kryzysu władzy absolutystycznej, no doprowadziły właśnie do rewolucji. Czegoś takiego właśnie w Niemczech nie było. No, o ile oświecenie rozpoczęło się pod koniec XVII wieku w Anglii, w latach 20-30 dotarło do Francji i właściwie w ciągu kilku lat ogarnęło znaczną część jakby opiniotwórczej elity intelektualnej Francji i doprowadziło u schyłku XVIII wieku do rewolucji. O tyle właśnie w Niemczech to oświecenie mniej więcej rozwija się od połowy XVIII wieku, a zwłaszcza w drugiej połowie. No i tak jak mówiłem, ono miało inny charakter, przede wszystkim o wiele bardziej systematyczny, o wiele bardziej profesjonalny. No i to oświecenie niemieckie nie miało właśnie na celu tego takiego rewolucyjnego charakteru właśnie, jaki we Francji był bardzo, bardzo, bardzo widoczny. I pod tym względem można powiedzieć, że to oświecenie niemieckie jest najdojrzalszym typem, jako najpóźniej rozwinięte i najbardziej tak jakby stonowane. No bo tak jak się porówna filozofów francuskich do niemieckich tamtego okresu, no to ci francuscy filozofowie, oni mogą wydawać się bardzo błyskotliwi, czy nawet w swoich tezach radykalni, obrazoburczy, to też część innych myślicieli w dziejach, nie wiem, fascynowało, ale tak naprawdę to byli raczej tacy publicyści tak na serio i działacze polityczno-społeczni, a nie właśnie myśliciele, tak jak to miało miejsce w przypadku Niemiec. No i właśnie, tak jak mówiliśmy, taką postacią, która ugruntowała oświecenie w Niemczech w XVIII wieku, był właśnie Christian Wolff. On jakby skodyfikował, można powiedzieć, tak akademicko-uniwersytecko właściwie kształt refleksji wtedy w Niemczech. No natomiast Immanuel Kant był najwybitniejszym przedstawicielem. On dokonał gigantycznej właśnie, tak jak mówiliśmy miesiąc temu, wielkiej syntezy tych dwóch tradycji filozofii nowożytnej. Z jednej strony racjonalizmu, z drugiej empiryzmu, tworząc całkowicie nowy typ filozofii, filozofii transcendentalnej, filozofii świadomości. To było rewolucyjne, ale nie w znaczeniu społeczno-obyczajowym jak we Francji, tylko rewolucyjne pod względem intelektualno-poznawczo-naukowym. I on sam Kant przecież właśnie mówił o tym, że jakby jego filozofia to jest rewolucja czy przewrót, który porównywał tak do przewrotu kopernikańskiego. To znaczy, no, o ile wcześniej ludzie sądzili, że Ziemia znajduje się w centrum świata, jest płaska, otoczona harmonią niebieskich sfer, aniołów i jakby wnosi się ostatecznie jakby cały wszechświat do Boga. Natomiast Kopernik dowiódł, że Ziemia nie jest w centrum świata, że krąży wokół Słońca, że jest kulą,
To była rewolucja w wyobrażeniach świata. Natomiast Kant właśnie sądził, że dokonał analogicznej rewolucji co Kopernik, w przewrotu dosłownie, w sposobie poznawania rzeczywistości. I to o tym właśnie dokładnie mówiliśmy w zeszłym miesiącu, gdzie generalnie jakby jego podstawową czy taką centralną tezą, tą właśnie rewolucyjną, była myśl, na którą nikt przed nim wcześniej dosłownie nawet w zalążku nie wpadł, ani w świecie starożytnym, ani w świecie średniowiecznym, ani w całej nowożytności. Bo wszyscy, niezależnie od tego, jakie mieli poglądy i do jakich wniosków dochodzili, z jakich założeń, jakie założenia pierwotne przyjmowali, w jakim horyzoncie filozofowali, jakby byli potocznie przekonani, że nasza myśl, innymi słowy, dostosowuje się do przedmiotów. Zakładali pewien taki rodzaj takiego jakby oczywistego realizmu. Mianowicie twierdzili, że człowiek, odbierając przez zmysły oraz filtrując jakby te dane przez rozum, czyli poznając jakby rzeczywistość za pomocą tych władz, które mamy, po prostu odbiera rzeczywistość taką, jaką jest. I ewentualnie, jeśli są jakieś zaburzenia w tym odbieraniu, no to świadczą albo, nie wiem, czy o jakiejś chorobie psychicznej, albo o niewykształceniu pewnych funkcji umysłowych, ale zasadniczo tą wspólnotę doświadczenia jakby ludzkiego tłumaczyli mianowicie tym, że nasze poznanie receptywnie, czyli tak biernie, odwzorowuje rzeczywistość, że wszyscy żyjemy w jednakowej rzeczywistości, z której po prostu właśnie jak czerpiemy te bodźce, no to będąc zanurzeni w tych samych obiektywnych jakby realiach. Innymi słowy, zakładali, że poznanie zmysłowe jest bierne i znaczna część myślicieli uważała też, że tak naprawdę poza nielicznymi, że nawet nasze poznanie umysłowe czy intelektualne zachowuje się biernie, to znaczy przetwarza materiał zastanej rzeczywistości i ewentualnie przetwarzając go, może najwyżej coś od siebie wnosi w to. Natomiast właśnie Kant pokazał, że nasze władze poznawcze aktywnie uczestniczą we wszelkim poznawaniu rzeczywistości. To znaczy, że to nie jest tak, że myśl, znaczy, że przedmioty, na przykład to poznawane krzesło, budynek, cokolwiek, tak, że są jakby niezależne od naszych władz poznawczych. To znaczy przede wszystkim wykazał, że i to była rewolucja bardzo, bardzo duża w teorii poznania, wykazał, że poznanie zmysłowe cechuje się aktywnością, która kształtuje rzeczywistość. Kształtuje w sensie takim, że może przypomnę właśnie to, o czym mówiliśmy w zeszłym, podczas ostatnich zajęć omawiając myśl Kanta. Mianowicie Kant jakby zakładał, że istnieje, znaczy on nie twierdził i chyba właściwie tak naprawdę żaden z filozofów czegoś takiego nie twierdził, bo niekiedy tak się niektórych, na przykład Berkeleya, też XVIII-wiecznego myśliciela, próbuje się tak interpretować, ale to jest nie do utrzymania. Tak naprawdę nie było nigdy filozofa w dziejach, który na poważnie twierdziłby, a różne propozycje filozofii powstawały czy padały, który twierdziłby, że świat jest naszym wyobrażeniem. Innymi słowy, że jest dziełem naszej wyobraźni, tak? Że nie istnieje obiektywna rzeczywistość, tylko no nie wiem, ja sobie to imaginuję wszystko, prawda? Czyli że innymi słowy, że pani nie istnieje obiektywnie, tak? Nie wiem, że to krzesło nie istnieje obiektywnie, czyli że generalnie właściwie cała treść poznawanego przeze mnie świata sprowadza się do mojej aktywności umysłu. Aż tak radykalnych czy przeczących zdrowemu rozsądkowi poglądów nie głosił żaden filozof. Natomiast Kant stwierdzał, że obiektywna rzeczywistość, która jakby dotyczy nas wszystkich, istnieje w jakimś zalążku, tylko ona jest niepoznawalna. I nazywał tą rzeczywistość obiektywnie istniejącą, niezależnie od podmiotu ludzkiego poznającego, rzeczą samą w sobie. Czyli właśnie taką samą w sobie, niezależną od naszych operacji poznawczych. Czyli w sensie takim, że nawet jeśli bym zasnął, czy bym umarł, no nie wiem, świat jakby dalej będzie, to krzesło będzie stało na swoim miejscu, jest dla każdego tak samo, nie wiem, obiektywnie, prawda, istniejącym bytem i tak dalej. I stwierdzał tylko właśnie, że ta rzecz sama w sobie jest niepoznawalna, ponieważ aktywność naszych władz poznawczych, zmysłów i rozumu
sięga tak dalece, że właściwie kształtuje całą tą rzeczywistość. I on stwierdzał, że my od tej rzeczy samej w sobie, a każda rzecz jest na świecie tą rzeczą samą w sobie. W sensie każdy przedmiot, tak? Ten stół, to krzesło, prawda, kamera, czy też inne byty ludzkie, czy nawet człowiek sam dla siebie też jest rzeczą samą w sobie, tylko że my nie mamy, jakby nie możemy wydostać się poza krąg naszych kategorii poznawczych, żeby do niej dotrzeć i opisać ją obiektywnie, ponieważ nie możemy jakby zarzucić naszej aktywności poznawczej. Przede wszystkim on stwierdzał, że ta rzecz daje nam pewien impuls, on to nazywał materią wrażenia, czyli taką treścią wrażeniową, ale stwierdzał już, że forma, w którą ujmujemy i kategoryzujemy to, tą rzecz, już zakłada wykształcenie się ludzkich, typowo ludzkich form czy władz poznawczych, tak? To znaczy przede wszystkim zmysłów i rozumu. To znaczy każda rzecz, którą poznajemy, już ją interpretujemy czy przechwytujemy przez nasze zmysły i rozum. I nie mamy dostępu do niej jakby sprzed tej operacji, ponieważ nawet dziecko już, co prawda rozum się u niego stopniowo i bardzo szybko wykształca, ale nie wiem, ma swoje zmysły czy ujmuje rzeczywistość już przez pryzmat tych władz, w które jest wyposażone. I pod tym względem Kant stwierdzał, że taką formą właśnie poznawczą w poznaniu zmysłowym zawartą jest czas i przestrzeń. To znaczy, że wszystko, co widzimy czy co możemy ująć, już ujmujemy po pierwsze jako przestrzenne, a po drugie jako czasowe. I teraz Kant jakby postawił tezę, no, na pierwszy rzut oka przeczącą zdrowemu rozsądkowi, ale już nie tak też sprzeczną nawet z odkryciami współczesnej fizyki, że tak naprawdę przestrzeń i czas nie są czymś istniejącym obiektywnie, tylko są naszymi sposobami czy formami jakby poznania. My nie umiemy inaczej niż wszystko, co poznajemy, poznajemy w jakiejś przestrzeni, znajdujemy się w jakiejś przestrzeni. Nie umiemy wyobrazić sobie, żeby nie było tej przestrzeni, ona zawsze nam towarzyszy i tak samo w czasie, ale czas i przestrzeń to nie jest coś, co istnieje obiektywnie, gdyby człowieka nie było, tylko właśnie jest wytworem ludzkich władz poznawczych. I do tego to jest to poznanie zmysłowe, które jest aktywne, do tego jeszcze dołożył jakby poznanie racjonalne. Innymi słowy, kategorie, którymi my się posługujemy, żeby jakąkolwiek rzecz poznać, jak na przykład kategorie przyczyny, skutku. Jak widzimy na przykład jakieś zależności, no to ujmujemy, że coś wpływa na coś, prawda? Jak kategorie substancji, że na przykład odróżniamy jedne rzeczy od drugich, prawda? Na przykład krzesło odróżniam od stołu. No to jest efekt tego, że jakby mój umysł aktywnie kategoryzuje rzeczywistość, prawda? I to była rzeczywiście, znaczy to była wielka rewolucja w ogóle w teorii poznania przede wszystkim. No i Kant pod tym względem jakby zapoczątkował właśnie nowy typ refleksji, tak zwanej refleksji transcendentalnej, która zastanawia się, nie bada tak jak wcześniej po prostu samych rzeczy, tylko przede wszystkim bada nasz sposób poznania rzeczy, warunki, które muszą zostać zrealizowane po to, żeby jakiekolwiek poznanie czy doświadczenie mogło mieć miejsce. I teraz właśnie może przejdźmy powoli właśnie już, żeby zawiązać ten wątek do Hegla. Kant jednak właśnie, ta jego filozofia jest filozofią krytyczną. Kant starał się zakreślić pewne granice wiedzy po to, żeby uczynić tą wiedzę pewną. I za podstawowy model wiedzy miał nauki matematyczne i przyrodoznawstwo przede wszystkim. Takie typu newtonowskiego. I generalnie rzecz biorąc stwierdzał, że w naukach ścisłych, w fizyce, w chemii, w matematyce możemy zaobserwować postęp wiedzy, zwłaszcza w czasach nowożytnych, od kiedy oparto te nauki na eksperymencie i metodzie matematycznej. Natomiast w metafizyce, która zajmuje się zagadnieniami istnienia Boga, nieśmiertelności duszy, tego, czy świat jest tylko materialny, czy tylko duchowy, albo zawiera elementy materii i ducha i tak dalej. W tych kluczowych właśnie pytaniach metafizycznych Kant stwierdził, że
One są dla nas nierozwiązywalne, niepoznawalne. Że rozum ludzki napotyka aporie i ograniczenia. I innymi słowy, niemożliwe jest utworzenie z metafizyki, która była jądrem dotychczasowym centrum filozofii, niemożliwe jest utworzenie jakby z niej takiego systemu wiedzy jak ścisłej, niepodważalnej, jaką mogą cechować się nauki ścisłe. I stwierdzał, że to są problemy tak naprawdę dla nas niepoznawalne czy nierozwiązywalne na płaszczyźnie teoretycznej. Ale widział wagę tych wszystkich problemów, bo problem tego, czy istnieje Bóg, czy nie, czy dusza jest śmiertelna, czy człowiek jest śmiertelny, czy ma też nieśmiertelną duszę. Kwestie obowiązku i norm etycznych, moralności. Kant w żadnym razie tego nie bagatelizował. On jakby stwierdził, mówił o tak zwanym prymacie rozumu praktycznego, że jeśli teoretycznie nie potrafimy na przykład udowodnić, czy Bóg istnieje, czy nie, a przy tym Kant nie negował ani nie potwierdzał na gruncie filozofii, ani nie możemy jednoznacznie dowieść, że na przykład dusza jest nieśmiertelna, to nie znaczy, że z tych postulatów musimy rezygnować, ponieważ na nich opiera się nasze człowieczeństwo i nasza moralność. Stwierdzał tylko tyle, że musimy jakby te zagadnienia z płaszczyzny teorii przenieść na płaszczyznę moralną i stworzyć jakby system właśnie moralności, w którym żylibyśmy tak, jak właśnie dokładnie, jak gdyby Bóg istniał, jak gdyby dusza była nieśmiertelna. I jakby, no tak jak Kant powiedział, musiał ograniczyć miejsce wiedzy, żeby zrobić miejsce dla wiary. To jest jedno w przedmowie do Krytyki czystego rozumu właśnie o tym pisze. I rzeczywiście jakby ta filozofia Kanta z jednej strony jest radykalnym ograniczeniem pola filozofii, właściwie do, tak naprawdę do teorii poznania i ewentualnie właśnie w tej praktycznej warstwie do moralności i jest jakby krytyką radykalną dotychczasowej metafizyki. Kant, rozróżniając władze poznawcze, rozróżnił zmysły, intelekt i rozum. I teraz intelekt to jest jakby takie rozróżnienie filozoficzne. Intelekt to jest ta nasza władza umysłowa poznawcza, która trzyma się doświadczenia, tak w skrócie mówiąc, i jej kategorie, którymi operuje, poznawcze, ograniczają się do doświadczenia, dokładnie je strukturyzują, umożliwiają i tak dalej. Natomiast rozum ludzki ma tendencję do ogarnięcia całości, do zdobycia wiedzy na temat tego, co przekracza jego możliwości. I pod tym względem właśnie tworzy metafizykę, tworzy kategorie takie właśnie jak Bóg, jak całość wszechświata, które ostatecznie z punktu widzenia naukowego nigdy nie będą zdaniem Kanta dla człowieka ostatecznie poznawalne. I o tyle, o ile Kant to jakby ten działanie intelektu oceniał pozytywnie, o tyle właśnie pokazywał, że rozum prowadzi do tak zwanych antynomii. Bo pytania o to na przykład, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony, czy dusza jest śmiertelna, czy nieśmiertelna, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy człowiek jest wolny, czy nie jest wolny, to są pytania centralne, ale do tej pory nie znaleźliśmy na nie jednoznacznej odpowiedzi i to też pokazuje dalszy los filozofii. To znaczy my dzisiaj w XXI wieku tkwimy tak naprawdę, jeśli chodzi o poziom jakby, może jakieś pojęcia mamy lepsze, czy więcej historycznej wiedzy, tak? Na temat różnych jakichś tam ujęć, ale tak naprawdę pod względem tych fundamentalnych pytań, mimo rozwoju nauki, my się nie posunęliśmy, tak twierdzę, ani właściwie o krok naprzód. I dalej jakby są filozofowie, którzy utrzymują to, a drudzy im przeczą, prawda, albo naukowcy, którzy między sobą się spierają. Jedni naukowcy negują istnienie Boga, a drudzy z kolei próbują dowieść na podstawie badań fizycznych istnienia Boga. I można powiedzieć jakby, że że chyba człowiek jest skazany na pewnego rodzaju niewiedzę, że my mamy chęci i aspiracje, żeby właściwie posiąść wiedzę absolutną, ale to jest niemożliwe. No i właśnie Hegel to jest myśliciel, który już filozofuje w tym horyzoncie po Kancie. Jest reprezentantem bardzo ważnego nurtu filozofii XIX-wiecznej niemieckiej, chyba najważniejszego nurtu XIX-wiecznej filozofii w ogóle, idealizmu. Ten idealizm miał też swoją linię rozwojową, ponieważ po wystąpieniu Kanta natychmiast właściwie cały dyskurs filozoficzny w Niemczech zmienił się i przekształcił.
praktycznie nie było myślicieli, którzy utrzymywaliby tak zwane stanowisko przedkrytyczne, czyli przedkantowskie. Kant na tyle jakby wpłynął, że właściwie każdy, kto filozofował po Kancie, musiał odnieść się krytycznie bądź nie do propozycji Kanta. Na pewno nie był poważnie traktowany, jeśli tych rzeczy nie próbował, nie znał i nie próbował rozwiązać. Myślicieli kontynuatorów Kanta było bardzo dużo wówczas. Przy czym ten idealizm narodził się właśnie jakby po Kancie i ojcem idealizmu niemieckiego był Johann Gottlieb Fichte. Później z kolei ten idealizm niemiecki miał swoją kontynuację i rozwój, zwłaszcza w twórczości Friedricha Wilhelma Józefa Schellinga. Natomiast właśnie Hegel, można powiedzieć, był ostatnim już w tym łańcuchu wielkich myślicieli idealistycznych i stworzył najpełniejszy system idealizmu niemieckiego. Ten jego idealizm Fichtego określany bywa tak podręcznikowo, czasem niesłusznie moim zdaniem, mianem idealizmu subiektywnego, system Schellinga idealizmu obiektywnego, a system Hegla, który jakby syntetyzuje i próbuje jakby pogodzić poglądy Schellinga i Fichtego, a zarazem jeszcze wznieść jakby tą refleksję na wyższy poziom, określany jest mianem właśnie idealizmu absolutnego. Może rozpocząłbym właśnie od pewnej tendencji, która jakby umożliwiła rozwój idealizmu, ale właśnie można powiedzieć, że idealizm jest pewnym cały ten nurt, którego literackim z kolei odbiciem był romantyzm. Zresztą romantycy i filozofowie idealistyczni w tamtym okresie bardzo ściśle ze sobą współpracowali, przyjaźnili się. Sam, nie wiem, Hegel tworzył Wienię, to było takie centrum ówczesnej kultury niemieckiej. Niedaleko był Weimar, gdzie żyli Friedrich Schiller i Goethe, twórcy klasyki weimarskiej. Jest fascynujący okres tak naprawdę, schyłek XVIII i początek XIX wieku w Niemczech, ponieważ jest to okres bardzo wielkiego takiej eksplozji wręcz twórczości kulturowej. To jest okres, który wyłonił całą plejadę wybitnych myślicieli i wybitnych literatów. I oni właśnie ze sobą bardzo ściśle, niejednokrotnie współpracowali, zwłaszcza właśnie w tym okresie jenajskim. Sam Hegel przyjaźnił się chociażby z Friedrichem Hölderlinem. To był poeta niemiecki, znał osobiście braci Szleglów, Nowalisa, całe to pokolenie romantycznych pisarzy, ale ci pisarze z kolei tak samo mieli ambicje filozoficzne. To był taki okres jakby takiego wielkiego napięcia, wrzenia umysłowego, który no, zaowocował właśnie mówię, taką eksplozją, dużą, bardzo wielką eksplozją twórczą. I jakby Hegla też nie sposób zrozumieć, wyjmując go z tych kontekstów, ponieważ on przejął wiele od Kanta, przejął wiele od Fichtego, przejął wiele od Schellinga i przejął wiele od romantyków niemieckich, ale zarazem starał się jakby przezwyciężyć jakby światopogląd romantyczny przez taką jego gruntowną racjonalizację. Jakby tak jak powiedziałem, czy ten idealizm mógł się rozwinąć za sprawą tego, że pewne granice, czy takie można powiedzieć hamulce, jakie narzucił spekulacji Kant, chociażby eliminując metafizykę, nierozstrzygalność właśnie tych pytań z perspektywy krytycznej, Fichte już tak naprawdę przezwyciężył, stwierdził, że rzecz, o której mówi Kant, ta rzecz sama w sobie nie istnieje, że tak naprawdę jest wytworem ludzkiego ja czy umysłu. Później z kolei zaraz Schelling zaczął krytykować Fichtego, pokazywał, że to ja, o którym mówi Fichte jako o absolucie, tak naprawdę jest wytworem natury czy przyrody. Zaczął tworzyć taką ewolucyjną metafizykę, w której kategoria natury jakby była centralna. A Hegel z kolei jakby starał się właśnie wznieść ponad Fichtego i ponad Schellinga i przede wszystkim pokazać, że ta natura, o której mówi Schelling, czy ja, o którym mówi Fichte,
To jest właśnie tak naprawdę duch czy absolut. To są pojęcia zamienne u Hegla, czyli generalnie jakby pewna idealna rzeczywistość, której wytworem jest zarówno natura, jak i cały świat, jak i historia, dzieje ludzkie i każde poszczególne ja. I teraz tak, o ile Kant na przykład rozróżniał intelekt i rozum, intelekt to jest, można powiedzieć, taka analityczna część naszej władzy poznawczej, która właśnie, o ile trzyma się doświadczenia, o tyle może jakby dojść do wiedzy pewnej. Natomiast rozumem nazywał Kant tą tendencję, która stara się przekroczyć te ograniczone nasze możliwości, przekroczyć doświadczenie i pyta o te rzeczy nieuwarunkowane. Jak na przykład o to, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony, czy Bóg istnieje, czy nie. To zdaniem właśnie Kanta było niepoznawalne. Natomiast Hegel, tak jak całe to pokolenie idealistów i romantyków, miał takie bardzo maksymalistyczne tendencje czy założenie. Oni jakby, można powiedzieć, przekroczyli tą granicę, której refleksji zakreślił Kant, i te pytania zaczęli zadawać w tej perspektywie właśnie po-kantowskiej. Część historyków filozofii, oczywiście widząc wielką wagę tej generacji, też jakby ocenia to pokolenie idealizmu niemieckiego jako takie pokolenie z jednej strony ludzi o największych ambicjach filozofii, a z drugiej strony jako pewnego rodzaju też mimo wszystko fantastów, tak? Ludzi, którzy po prostu byli przekonani, że zbyt wiele chcą osiągnąć. I też radykalna krytyka już spadła właściwie po śmierci Hegla na cały ten obóz idealistyczny, no bo uczniem chociażby Hegla był Ludwik Feuerbach albo Marx. Marx, tak jak mówił, jego celem było postawienie Hegla z głowy na nogi, czyli po prostu odtrącił całą tą metafizykę, heglowską, o której zaraz powiem, i stwierdzał, że jakby dzieje to jest tak naprawdę rozwój tylko i jedynie, znaczy, że duch jest wytworem materii, tak? A duch właściwie to jest niebyt jakiś samoistny, prawda, w rozumieniu jakimś religijnym czy metafizycznym, tylko to jest właściwie nadbudowa ideologiczna, tak? Nad konkretnymi relacjami społecznymi, prawda? Więc tak jakby mówię, ten okres idealizmu to jest mniej więcej 3 dekady, ale to są takie bardzo intensywne 3 dekady rozwoju myśli, która wzniosła się w pewnym momencie na szczyty, ale chyba za wiele chciała osiągnąć, i to też te konstrukcje jakby runęły. Niemniej jednak ma swoją wielką wagę i o tym postaram się zaraz powiedzieć. Właśnie, no i na czym polega też ta różnica? O ile właśnie Kant cenił intelekt, a nie cenił rozumu, i cenił jakby taką ścisłość poznawczą i naukową, a takie metafizyczne bajania albo religijne wierzenia uznawał za nie za nieważne, tylko za z punktu widzenia naukowego, filozoficznego nierozstrzygalne. O tyle całe to pokolenie od Fichtego po Hegla właśnie uważało, że celem filozofii jest poznanie prawdy na temat całości, odpowiedź na pytania metafizyczne, i sam Hegel właśnie stwierdzał, że to co Kant nazywa intelektem, to jest taki zdrowy rozsądek, taki właściwie jaki panował w oświeceniu, że on jest bardzo ograniczony i nie wnika w istotę rzeczywistości, natomiast istotę rzeczywistości poznaje to, co Kant krytykował, czyli właśnie rozum. Rozum, który ujmuje rzeczywistość, no właśnie, w całkowicie nowy sposób. Dlaczego Hegel odegrał tak wielką rolę i dlaczego też z tymi jego omówieniem jego filozofii wieńczymy cały kurs? Ponieważ tak, no, tak jak na samym początku, bo na samym początku właśnie przypominaliśmy sobie te etapy, prawda, które przebyliśmy, mówiąc właśnie o rozwoju czy historii filozofii klasycznej. I no, Hegel był właśnie ostatnim myślicielem, który zbudował całościowy system filozoficzny w takim klasycznym duchu filozofii. Był zarazem myślicielem, który spojrzał na dzieje filozofii klasycznej jako na pewną historyczną całość. I był wraz z wystąpieniem Hegla w filozofii oraz niemieckich historyków na gruncie historiografii, mamy do czynienia z powstaniem fenomenu, który z pozoru może się wydawać nieważny, a tak naprawdę jest jednym z kluczowych do zrozumienia późniejszego rozwoju myśli ostatnich 2 stuleci, mianowicie historyzmu. Historyzmu,
rozumianego jako przekonanie o tym, że każde poznanie ma historyczny charakter, jest historycznie ograniczone, zrelatywizowane, że epoki są pewnymi układającymi się nie tylko chronologicznie po sobie, ale w sposób logiczny całościami, że wszelka, innymi słowy, wiedza, żeby osiągnąć jakąkolwiek wiedzę odnośnie czegoś, trzeba patrzeć na to w całym splocie historycznych uwarunkowań. To się może wydawać dziwne, a dla nas już właśnie oczywiste, tak? Bo tak już jesteśmy my, ludzie współcześni, kształceni. Natomiast tak naprawdę przed Hegelem nikt nie zajmował się historią filozofii. W sensie takim, że omawiano osobno poglądy Platona, polemizowano osobno z poglądami Arystotelesa, ktoś był wyznawcą tomizmu, inny Kartezjusza, ale rozmawiano o samych tych problemach filozoficznych jako takich, jako problemach, prawda? Natomiast Hegel pokazał historyczną zależność kształtowania się ludzkiej myśli w zależności jakby od całych dziejów kultury. I każdą z filozofii, która pretendowała w swojej epoce, kiedy powstawała, do wyjaśnienia takiego absolutnego, on pokazywał wskazywał właśnie na historyczny charakter, relatywizował właśnie to do konkretnych jakby okoliczności i pokazywał, tak jak mówię, konieczny i logiczny rozwój poznania w dziejach. I teraz, co jest jednym z takich na przykład owoców metody Hegla? Znaczy, no Hegel twierdzi, że tak naprawdę władzą, która poznaje rzeczywistość, u nas jest rozum. Rozum ma przenikać, jego zdaniem, istotę rzeczywistości. I pod tym względem kategorie, którymi rozum się posługuje, to są kategorie, tak jak Hegel to ujmował, dialektyczne. On stworzył metodę, i ta metoda też jest szalenie istotna, metodę nową poznania, tak zwaną filozofię dialektyczną. I cały praktycznie XIX wiek jest w dużym cieniu tej metody. W XX wieku też byli filozofowie, którzy jawnie nawiązywali do Hegla lub też tacy, którzy starali się go zwalczać. Niemniej jednak, tak czy owak, to ta jego metoda dialektyczna bardzo mocno wpłynęła. Nawet myśl Marksa, tak, który właśnie, tak jak mówię, nie był idealistą, tylko wręcz przeciwnie, materialistą, wynika w całości, tak naprawdę ta metoda dialektyczna została ugruntowana przez Hegla. I teraz na czym ona jakby się opiera? Ona opiera się przede wszystkim na tym, że klasyczna logika, która przez wieki obowiązywała właśnie mniej więcej do czasów Kanta, Hegla, czyli logika arystotelesowska, miała swoje jakby takie naczelne reguły czy dyrektywy akceptowane właściwie przez każdego filozofa. Na przykład właśnie pojęcie tożsamości, czy szereg praw logicznych, takich jak na przykład zasada niesprzeczności, która mówi właśnie o tym, że coś nie może być tym i zarazem czymś innym, nie tym samym, prawda? Hegel stwierdził jakby właśnie, że na te niezmienne reguły logicznego myślenia należy spojrzeć zupełnie inaczej. I na przykład między innymi zniósł coś, co jakby wcześniej nie kojarzę, żeby przed Hegelem ktokolwiek tą zasadę podważał, mianowicie prawo sprzeczności. Hegel stwierdził, że sprzeczności, to nie jest tak, że sprzeczności w sposób prosty się wykluczają. Sprzeczności, ta metoda jakby dialektyczna polega po prostu na tym, jedno z praw, które Hegel sformułował, mówi o tym, że każda teza przechodzi w swoje przeciwieństwo, zderza się ze swoją jakby antytezą i porównanie jakby obu tych elementów, tezy i antytezy, które dla całej logiki przed Hegelem były jakby właśnie wykluczały się, owocuje wyższego rodzaju syntezą, w której zachowane i jednocześnie zniesione zostają zarówno ta teza, jak i antyteza. To jest takie może na razie nie tak, nie w pełni zrozumiałe, ale postaram się to właśnie teraz doprecyzować. Znaczy mianowicie tak, filozofia Hegla też ma swoje historyczne właśnie korzenie.
Przede wszystkim on jest zakorzeniony właśnie w tym rozwoju filozofii oświeceniowej niemieckiej i jest kontynuatorem Kanta, Fichtego, Schellinga, ale on miał wykształcenie historyczne i na gruncie tego wykształcenia właśnie historycznego stworzył jakby olbrzymią syntezę i inspirował się szeregiem jakby. Ta jego filozofia jest w pewnym sensie syntezą wielu, wielu wcześniejszych filozofii. Zresztą w ogóle sam Hegel przedstawiał swoją filozofię jako kulminacyjny rozwój właściwie wszystkich systemów filozofii, które przed nim były. Omówił ich naczelne zasady i pokazał, w jaki sposób, w sposób logiczny te systemy dziejowe w różnych epokach z siebie wynikały, musiały prowadzić do określonych wniosków, musiały też upadać i twierdził właściwie, że jakby ta jego myśl syntetyzuje całą wcześniejszą tradycję od początku samej filozofii w Grecji. Hegel sięgnął tutaj tak naprawdę do tradycji, o której my w ogóle na wykładach tutaj nie mówiliśmy. Do tradycji sięgnął oczywiście za pośrednictwem. Za pośrednictwem na przykład Jakuba Bemego albo mistrza Eckharta, tudzież innych niemieckich filozofów czy teologów, którzy zainspirowani byli nurtem neoplatońskim filozofii. Cała ta koncepcja dialektyczna Hegla właśnie wynika ostatecznie z tamtego źródła. I na czym jakby to polega? Plotyn, który u schyłku starożytności starał się odnowić naukę Platona, no i został właśnie twórcą jakby takiego nowego platonizmu, neoplatonizmu, stworzył taką koncepcję, która jest jakby nie do pogodzenia, choć próbowano też ją, byli myśliciele chrześcijańscy, neoplatońscy właśnie, którzy starali się jakby ten schemat wpleść, ale on tak rdzennie jest nie do pogodzenia z chrześcijańskim wyobrażeniem Boga, czyli absolutu. Mianowicie on stworzył taką koncepcję, w ramach której absolut, Plotyn nazywał to jednem, niepodzielna, wieczna rzeczywistość. Plotyn stwierdzał, że jakby w tej rzeczywistości istnieje pełnia czy nadmiar, która zmusza ją do tworzenia. I ten absolut musi wytworzyć jakby coś innego niż on sam, po to, żeby tą swoją twórczą moc zrealizować. W chrześcijaństwie też jest tak oczywiście, że to Bóg tworzy świat, no ale właśnie z innych zasad. Tam z konieczności jakby ten byt zostaje tworzony i ten absolut wyłania z siebie kolejne byty, które dochodzą do najniższego kresu, jakim jest materia dla Plotyna i później następuje, a celem rzeczywistości, w tym też właśnie moralnego jakby nawrócenia u człowieka i poznania, jest powrót do tej pierwotnej zasady. Znaczy generalnie chodzi o to, że on stworzył taki pewien schemat, w ramach którego na początku istnieje absolutna rzeczywistość, ale ta rzeczywistość jakby doprowadza do stworzenia świata, tworzenia coraz niższych bytów, aż do bytów materialnych. I teraz celem jakby tego ruchu jest wytworzenie tego po to, żeby ten absolut będący na początku pełnią, ale pełnią, w której wszystko tkwi w niezróżnicowanej jedności, mógł rozwinąć się na całe bogactwo, które w sobie zawiera, a później dochodząc do kresu czy wyczerpania, a później z powrotem jakby można powiedzieć cofnąć się do siebie, ale, i to jest ważne, powraca już nie do tej postaci, jaką był na samym początku, tylko do postaci bogatszej o całą tą mnogość, nieskończoną form, bytów, całej treści, którą doprowadził. I Hegel jakby od neoplatoników przez pośrednictwo właśnie tych niemieckich myślicieli czy teologów jak Jakub Böhme tą koncepcję przejął. I Hegel stąd właśnie jest nazywany jakby idealizm, znaczy jego system jest nazywany idealizmem absolutnym, ponieważ właśnie zakłada, że absolut tak naprawdę jest jedyną rzeczywistością. Że byt nasz realny i myśl jakby dotycząca tego bytu, że to wszystko jest jakby ostatecznie jednym. Że wszystko, co istnieje, jest jakby przejawem czy odpryskiem tego absolutu.
Innymi słowy, poza tym absolutem nie ma nic. I taka koncepcja występowała też wcześniej i w wielu systemach filozofii, z czego chyba najbardziej tak spektakularny sposób w XVII wieku u takiego myśliciela, który nazywał się Baruch Spinoza. I to jest koncepcja, która nazywana jest panteizmem, czyli przekonaniem o tym, to jest od greckiego słowa pan, wszystko i theos, Bóg. Czyli przekonanie o tym, że właściwie cały świat jest Bogiem, czy częścią Boga. I to jest właśnie, mówię, to wyobrażenie jakby stoi w sprzeczności z biblijnym wyobrażeniem Boga jako osobowego bytu oddzielonego od stworzenia, który mocą własną stwórczą powołuje z nicości wszystko do istnienia. W każdym razie Hegel jakby te takie ukryte przez całe dzieje neoplatońskie elementy filozofii rozwijające się w naszej kulturze podjął. I generalnie można powiedzieć, że ta metoda dialektyczna, o której mówiłem, zgodnie z którą wszystko musi przejść swoje przeciwieństwo, zderzenie tezy i antytezy, czyli dwóch wykluczających się rzeczy, owocuje, tutaj Hegel używa takiej kategorii, to jest taka dwuznaczność w języku niemieckim, on mówi o takiej kategorii jak Aufhebung, czyli takie właśnie, to jest z jednej strony znoszenie czy zachowywanie, bo Hegel z jednej strony stwierdza, że, i znaczy zaraz powiem jakby, wyjaśnię jak ten schemat systemu filozofii Hegla wygląda, ale ta kategoria właśnie tego Aufheben to właśnie polega na tym, że prawdziwa nie jest ani teza, ani nie jest prawdziwa antyteza, ponieważ obie są w jakiś sposób ograniczone. Antyteza będąca zaprzeczeniem tej tezy właśnie no, zawiera treści, których nie ma w tezie i odwrotnie. I pod tym względem Hegel całą rzeczywistość widział jako ścieranie się przeciwieństw, prawda? To znaczy coś wyłania coś przeciwnego, zderzenie tego powoduje z kolei, że zostają zachowane elementy jednego i drugiego, te istotne, a te przypadkowe usunięte. Teza i antyteza przechodzą w syntezę. Synteza staje się znowu tezą dla kolejnej antytezy. Znowu z tego powstaje synteza i takim triadycznym ruchem przez sprzeczności powstaje cały świat. I teraz tak, jakby to przymierzyć do tego generalnego schematu idealistycznego Hegla, to wygląda to tak, że Hegel mówi, że prawda jest całością i że absolut jest duchem. Polega to na tym, że istnieje jakby duch, tylko że on nie wyobrażał sobie tego ducha tak jak chrześcijanie na sposób w pełni osobowy, przy czym mówił, że jest jakby ten duch jest podmiotem, czyli cechuje go właśnie samowiedza. To znaczy, może tak, Hegel uważał, że jego myśl jest zgodna z chrześcijaństwem i uważał ją za wyższą postać jakby protestanckiego chrześcijaństwa, no ale tak naprawdę, jak się spojrzy na to, to ta konstrukcja właśnie nie, jest właśnie panteistyczna, a nie teistyczna. I teraz tak, Hegel stwierdzał, że na początku absolut był pełnią, duchem, który zawiera w sobie nieskończoność, ale tej nieskończoności sobie nie uświadamia. Dlatego, że żeby coś poznać, podmiot musi mieć przedmiot. Bez odniesienia do przedmiotu, człowiek jakby istniał w próżni, to by nie miał żadnego punktu, prawda, odniesienia. W związku z czym ten podmiot, który ma nieskończoną treść, absolut, musi poznać się w swoim wytworze. Więc właśnie tutaj jest moment, jak teza, jak duch, przechodzi w coś zewnętrznego, w swoje przeciwieństwo. Czyli w przyrodę dla Hegla, w naturę. I w ten sposób jakby z ducha wyłania się świat. Najpierw świat fizyczny, a w ramach i stąd jakby pierwszą częścią systemu heglowskiego jest logika, czyli nauka badająca właśnie kategorie samoświadomości i no właśnie kategorie myślenia, czyli tego, czym absolut jako myśl jest. Drugą kategorią jest filozofia przyrody, która bada właśnie uprzedmiotowienie jakby, czy przejście ducha w przyrodę. I z kolei elementem takim głównym syntezy ducha, który wyłania z siebie przyrodę, znaczy pojęcia, które wyłania
z siebie, czy czystej myśli, która wyłania z siebie przyrodę, jest właśnie element czegoś żywego, czyli właśnie dusza czy duch. I teraz Hegel pokazywał dalej, w jaki sposób w ramach przyrody, znowu na gruncie tych mechanizmów tezy, antytezy, syntezy, sprzeczności, które przechodzą na wyższy poziom i znowu ten ruch się rozgrywa, w jaki sposób w ramach przyrody duch znowu się odnajduje ponownie. To jest taka, bo tak naprawdę ten system Hegla to jest taka wielka jakby odyseja świadomości, czy wielka odyseja, to jest system taki o tyle monumentalny, że on obejmuje no właściwie rzeczywiście całość ludzkiej, nie, ludzkiej kultury, czy nie tylko właśnie, no całość jakby metafizyczną taką istnienia. Ponieważ on pokazuje dalej znowu, w jaki sposób w przyrodzie zachowują się elementy absolutu, którymi jest wolność, myślenie i tak dalej. I w ramach tego powstaje człowiek, wraz z człowiekiem powstaje stopniowo cała ludzka kultura. Najpierw powstaje człowiek, określa się jako jednostka. Tutaj Hegel wymienia trzy nauki, bo dzieli właśnie tam dalej te triady na ducha subiektywnego, obiektywnego, absolutnego. I teraz tak, na początku mamy do czynienia z duchem subiektywnym, czyli kształtowaniem się jednostkowej świadomości ludzkiej w ramach przyrody. Później z kolei ludzie, jakby antytezą tego jest stworzenie społeczeństw i państw, przede wszystkim porządku moralnego, etycznego, jakby takiej całości, jaką właśnie jest państwo. A najwyższym szczeblem ducha absolutnego jest moment, w którym jakby absolut coraz wyraźniej poznaje sam siebie, no bo właśnie kluczem do zrozumienia tej koncepcji Hegla właśnie jest przekonanie o tym, że tak naprawdę wszystko jest procesem stawania się absolutu, który w przypadku człowieka, a zwłaszcza człowieka już nie jakiegoś dzikiego czy pierwotnego, tylko w państwie, wraz z normami etycznymi, prawnymi, kulturą i innymi, za pomocą właśnie najwyższych form samopoznania, które on też układa zgodnie, bo u Hegla wszystko jest podporządkowane takiemu triadycznemu ruchowi właśnie. Te formy ducha absolutnego on też wyróżnia trzy, wznoszące się, sztukę, religię i filozofię. Więc pokazuje Hegel, w jaki sposób dzieje ludzkie są procesem właśnie po pierwsze koniecznym, logicznym i w pełni racjonalnym wyłaniania się i doskonalenia kolejnych szczebli, ale tak naprawdę każdy z nas na gruncie Hegla jest jakby, można powiedzieć, częścią czy odpryskiem tego absolutu i w naszym poznaniu ten absolut uświadamia sobie sam siebie, czy to bogactwo, które tkwiło w nim niezróżnicowane potencjalnie na początku. No i Hegel pokazuje właśnie, w jaki sposób w historii ludzkiej, na coraz wyższych poziomach państwowości i organizacji społecznej, najpierw za pomocą sztuki, która dysponuje oglądem, człowiek przedstawia jakby wizerunki tych wartości na najwyższych. Później na jeszcze wyższym etapie człowiek uświadamia sobie absolut w postaci religii i różne historyczne religie też Hegel układa wraz w porządku i chronologicznym i w porządku jakby wzrastającej takiej treści duchowej, za religię oczywiście najwyższą czy absolutną ma chrześcijaństwo, ale uważa, że filozofia przez to, że poznaje, że sztuka poznaje za pomocą jakby oglądu, religia jego zdaniem, tylko też oczywiście to jest, można polemizować z całym ujęciem Hegla, sztuka poznaje za pomocą wyobrażeń, które też krystalizują się stopniowo aż do ujawnienia człowiekowi absolutu w religii ducha, zwłaszcza w monoteistycznych religiach, których szczytem zdaniem Hegla właśnie jest religia chrześcijańska. Właśnie po filozofię, gdzie jakby cały ten proces, który też poznawczo starała się uchwycić sztuka, religia czy nauka, gdzie w filozofii jakby poznaje się dokładnie to samo, czyli absolut, tylko za pomocą pojęć, za pomocą już ścisłej wiedzy, definicji i tak dalej. Więc no, Hegel jakby stworzył taką rzeczywistość, taki rodzaj jakby przekonania, gdzie w tym systemie jego filozofii absolutnej dzieje
całego świata, w tym też człowieka, który jest jego cząstką, polegają właśnie na tym, że wszystko jakby jest samorozwijającym się absolutem. Absolutem, który na kolejnych szczeblach historycznego rozwoju, od kultur pierwotnych, a wcześniej w ogóle jeszcze natury przedludzkiej, przez kultury pierwotne, starożytność, średniowiecze, dochodzi jakby do coraz większego, jakby, czy coraz większego samopoznania. I Hegel przekonany jest, to jest akurat taka, uwyraźnia się bardzo widocznie, taki oświeceniowy element filozofii Hegla, że temu całemu rozwojowi towarzyszy postęp. Dzieje ujmowane są jako postęp, konieczny postęp. I jest to postęp zarówno poznania, jak i postęp wolności. I tak samo starał się pokazać na przykład w dziejach państwowości, w jaki sposób na początku mieliśmy do czynienia z systemami. Pierwsze organizacje społeczne przykładowo to były despotie, systemy satrapie rządzone przez jednego człowieka, będącego właściwie na gruncie wyobrażenia społecznego, czy jakiś taki faraon, prawda, czy satrapa, no to była osoba o właściwościach boskich, prawda, dla której cała reszta społeczeństwa jakby była tylko niewolnikami. Przez Grecję i Rzym, gdzie stopniowo obywatele, tak, ci, którzy mają prawa obywatelskie, oparci są z kolei na niewolnictwie. Przez religię chrześcijańską, prawda, która przynosi świadomość duchowej wolności każdego człowieka, ale w dziejach to się jeszcze nie realizuje, ponieważ w średniowieczu znowu mamy jakby do czynienia jeszcze z niepełną realizacją, po właśnie czasy nowożytne, gdzie jakby ludzkość po pierwsze wyzwala się w coraz większym stopniu, no ale właśnie i tworzy społeczeństwa coraz bardziej wolne, gdzie ludziom przysługują jednostkom właśnie prawa, ale ten postęp skorelowany jest właśnie z postępem poznania. No i sam Hegel, no pod tym względem trzeba przyznać, że no niezależnie od jakby kompleksowości, złożoności, erudycji jego systemu, no, można powiedzieć, że taką pewną pychą się cechował, ponieważ z jednej strony pokazywał, że wszystkie historyczne formy, czy sztuki, czy religii, czy filozofii, czy doktryn politycznych, czy są historyczne i ich prawda jest względna, ponieważ trwa rozwój, prawda, przezwyciężający, natomiast swoją filozofię starał się przedstawić jako właściwie ostatni akord w dziejach świata, właściwie podsumowanie całego dorobku wcześniejszego, pokazanie siebie jako szczyt tego rozwoju i logiczną syntezę. Zaowocowało to też na przykład takimi przekonaniami jego chybionymi, że ucieleśnieniem racjonalnej wolności jest reakcyjne państwo pruskie, którego był obywatelem. Po prostu jakby chodzi o to, że on jest o tyle jego myśl ma wielkość, że po raz pierwszy wniósł perspektywę historyczną do nauk humanistycznych. I oczywiście on w wielu kwestiach na przykład mylił się, ale jakby sama zasada była centralna, no ale właśnie nie odnosił tych zastrzeżeń, które miał wobec wszystkich poprzednich systemów do siebie. Bo gdyby zrelatywizował też swój system i ukazał go jako moment rozwoju, po którym nastąpi pełniejsze jakieś poznanie czy coś innego, no to pewnie by w mniejszym błędzie tkwił. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no ujawnia się też u niego, można powiedzieć, taka trochę pycha myśliciela, prawda, który jak wpadł na nową, też kolejną rewolucyjną koncepcję, no to starał się jakby. Znaczy, no innymi słowy, tą krytykę historyczno-dialektyczną, którą stosował wobec wszystkiego, nie zastosował wobec własnej koncepcji. No i teraz, tak jak właśnie mówiliśmy na początku, to bo tylko tutaj pani właśnie przyszła. To już nie omawialiśmy tych tekstów, ja tak tylko szybko zreferowałem to, o czym mieliśmy mówić. I teraz oczywiście z jednej strony system Hegla był takim najbardziej maksymalistycznym systemem filozofii w dziejach. Chyba żaden filozof nie miał jakby założeń czy jakby ambicji do ogarnięcia myślą jeszcze szerszego spektrum rzeczywistości. No z drugiej strony właśnie ma też swoje, ta myśl, pewne takie immanentne różne braki. Jak na przykład oczywiście no, można wykazać, że pociągający może być ten schemat dialektyczny takiego triadycznego rozwoju tezy, znaczy tego myślenia sprzecznościami.
Ale na przykład skutkuje to tym, że Hegel podporządkował tej metodzie podziału wszystkiego na trzy właściwie wszystkie i działy swojej filozofii, i epoki historyczne. Znaczy jakby innymi słowy całe bogactwo historycznego poznania starał się wtłoczyć w pewien schemat, prawda, który no, jakby jest dzisiaj zwłaszcza już nie do utrzymania. Niemniej jednak właśnie mówię, już tak zmierzając do podsumowania, no to właśnie niezależnie od tym, tylko właśnie na tym polega też filozofia, prawda, bo żaden z tych systemów, który omawialiśmy, nie jest bez wad. Każdy jest tworem człowieka. To nie jest prawda taka jak religijna objawiona, prawda, z którą nie ma dyskusji. Każdy z tych myślicieli był wielki, ale wielki w swojej epoce. Po nim następowali kolejni, którzy po prostu po jakimś tam na przykład momencie zachwytu czy triumfu jakiejś tendencji kulturowej krytyką jakby krytycznie podchodzili i wykazywali nieścisłości, słabości, prawda, czy zwłaszcza przy zmieniającym się jakby postępie i rozwoju rzeczywistości i rozwoju nauki, no, pewne jakby koncepcje filozoficzne się dezaktualizowały. Ale właśnie Hegel był tym myślicielem, który o tyle jego dziedzictwo jest istotne, że to się może nam wydawać dziwne, ale naprawdę wcześniej w ogóle historyzm powoli kształtuje się gdzieś może u schyłku oświecenia. To jest gdzieś druga połowa XIX, czy XVIII wieku, czy schyłek XVIII wieku i początek XIX wieku. Ale i Hegel jest właśnie myślicielem, który jako pierwszy i w stopniu większym niż ktokolwiek inny pokazał historyczność wszelkich ludzkich wytworów. I pod tym względem, niezależnie od tego, czy z jego myślą się dzisiaj myśliciele zgadzają, a są jeszcze hegliści do dzisiaj, którzy korygują jego system, pokazują, że w jakichś tam punktach błądził, natomiast utrzymują generalną linię czy tendencję, próbują Hegla bronić. Niezależnie właśnie jakby od tego, no wielkość jego polega po prostu na tym, że tą perspektywę historyczną wniósł do właściwie rozumienia wszystkiego, począwszy od dziejów powszechnych przez wszystkie dziedziny ludzkiej kultury i wytwórczości. Pod tym względem, z drugiej znowu strony, jest to na pewno niewątpliwy postęp w badaniach, że na przykład patrzymy na Platona historycznie, a nie jakby czytamy go zupełnie wyrwanego z kontekstu. I to przyczyniło się do gigantycznego uszczegółowienia i doprecyzowania przez te 200 lat, prawda, po Heglu rozwoju akademickiej filozofii i nie tylko filozofii, co innych nauk humanistycznych, do olbrzymiego postępu jakby w wiedzy historycznej. No ale z drugiej strony zamyka też tę wiedzę w pewnym błędnym kole, ponieważ właśnie no, w gruncie rzeczy ta historia czegoś zastępuje już też coraz bardziej autentyczny namysł, prawda? I pod tym względem ten rozwój historyzmu jest z jednej strony wielkim osiągnięciem, a z drugiej strony właśnie pewnego rodzaju no wydaje się taką pułapką też dla myślenia, ponieważ o ile nie da się zaprzeczyć czy zanegować, że wszystko jest właśnie uwarunkowane historycznie, da się zrelatywizować do jakiegoś kontekstu i tak dalej, o tyle rzeczywiście jakby dwa stulecia kolejne rozwoju filozofii, to już jest coraz bardziej świadomość właśnie historyczności filozofii i tak naprawdę no już w XX wieku było sporo myślicieli, którzy właściwie twierdzili, że filozofia to może być aktualna właściwie jako historia filozofii już, prawda? Ponieważ to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku, przy tym postępie nauk specjalistycznych wyodrębniających się w XIX wieku z psychologii z filozofii wyodrębniła się psychologia, socjologia, szereg dziedzin, które wcześniej były integralną częścią filozofii, no doprowadzają właśnie do tego, że ta nadmierna specjalizacja i historyzm no jakby trochę krępują czy paraliżują już taki namysł, jaki panował wcześniej. No i wydaje się, że już jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której do powrotu do tego miejsca, jakie na przykład filozofia odgrywała kiedyś w kulturze, raczej chyba nie ma. Od Hegla nikt już nie zbudował systemu filozoficznego, który by obejmował rzeczywiście wszystkie
naczelne dziedziny wiedzy. Już coraz mniej osób też takie ma ambicje. No ale właśnie mówię, no, ten Hegel jest istotny właśnie o tyle, o ile podsumowuje historycznie, wyjaśnia czy tłumaczy to, o czym my mówiliśmy, prawda? Właśnie w takim ujęciu historycznym. Jest to ostatni myśliciel dawnego typu i zarazem pierwszy myśliciel nowego typu, wraz z którym właśnie filozofia się radykalnie zmienia i jest właśnie Hegel jest kimś, kto stoi jakby tak na progu filozofii nowożytnej i już nowoczesnej. W każdym razie tak czy owak jest w tym takim historycznym jakby rozwoju. Jego miejsce jest niezastąpione. Natomiast właśnie mówię, tak naprawdę dzieje nowszej filozofii zaczynają się właśnie po Heglu. Dokładnie wraz z krytyką systemu heglowskiego i to są już dzieje XIX-XX-wiecznej filozofii i tej najbardziej nam współczesnej, ale to jest właśnie już można powiedzieć inna historia. Właśnie także bardzo bardzo dziękuję za przybycie. Filozofia, tak jak i nasza kultura dotychczasowa, tradycyjna, właściwie zamiera na naszych oczach. Jest to wąska, coraz bardziej dziedzina dla specjalistów i historyków filozofii. No więc właśnie, czy na przykład modny był po 1968 roku, zwłaszcza od tej rewolucji tam we Francji, modny bardzo stał się postmodernizm i tylko właśnie na gruncie filozofii od samego początku były żywe dyskusje na temat tego, czy postmodernizm w ogóle jest filozofią. Byli myśliciele, którzy oczywiście uważali się za postmodernistów, poststrukturalistów lub jeszcze inaczej się nazywali. Natomiast pytanie, znaczy no to było niezwykle na pewno wpływowe i bardzo modne zjawisko w naukach humanistycznych, natomiast czy to jest filozofia, to jest pytanie otwarte i to właśnie no, ma pani rację na tą dekonstrukcję na przykład, czy była wielka moda, ale ona też już widać wyraźnie odchodzi. Epoka na świecie, mam wrażenie, też się w ostatnich latach i na naszych oczach teraz rzeczywistość zmienia i myślę, że to też już raczej powoli ten postmodernizm odchodzi w przeszłość. Kolejnym z takich nurtów filozofii, który jest żywy do dzisiaj i płodny, to jest filozofia nauki i filozofia taka analityczna po prostu, która zwyczajnie badanie logiczne założeń nauki, różnych twierdzeń, spójności czy niespójności, prawda? A przede wszystkim właśnie filozofia nauki, kognitywistyka, czyli zajmująca się taką filozofia na pograniczu jakby z psychologią i innymi naukami, badająca poznanie ludzkie. To są takie coraz bardziej już unaukowione specjalizacje, wycinki. Natomiast ta jakby współczesna, właśnie mówię, taka najbardziej filozofia, to no dalej są oczywiście myśliciele, którzy utożsamiają się z jakimiś kierunkami czy nurtami filozofii, nieraz z odległej przeszłości. Do dzisiaj są jacyś tomiści, którzy w Tomasza z Akwinu system niemal by chcieli wskrzesić dzisiaj. Natomiast nie ma już na pewno jakiejś takiej jedności kulturowej od wielu lat, tak jak kiedyś. Znaczy, to prawda, być może to zawsze jest tak, że jak się patrzy, że nigdy nie możemy uchwycić historii, która się dzieje, bo jesteśmy sami jej aktorami, nie mamy dostępu do pełnego obrazu, mnóstwo szczegółów przytłacza nasz horyzont i zawsze teraźniejszość nie jest widziana tak ostro jak przeszłość z dystansu, prawda? Natomiast być może to jest taki problem, ale ja myślę, że problem jest chyba głębszy w sensie takim po prostu, że tradycyjna wizja w ogóle człowieka czy kultury, ten problem, który trawi filozofię pod innymi względami, mam wrażenie, trawi religię, trawi sztukę. To są jakby chyba analogiczna erozja po prostu, taka, która się gdzieś po drugiej wojnie co najmniej, a można szukać źródeł wcześniej, wydarzyła w naszym świecie. Zaryzykowałbym tezę, że dzisiaj nie ma wielkich filozofów. Przynajmniej ja nie znam kogoś na całym świecie, kogo bym uważał za filozofa na taką miarę jeszcze jak ci dawni filozofowie.
Są jacyś błyskotliwi autorzy, którzy, no nie wiem, na kilka lat robią światową karierę, prawda, zapraszani są wszędzie i książki są wydawane, mają swoje 5 minut, ale później to przemija na tych coraz szybciej już. Właściwie to się wszystko już sprowadza do coraz bardziej takiego właśnie no, specjalistycznego jakiegoś namysłu w jakichś wąskich dziedzinach albo do historii właśnie filozofii. Można ubolewać oczywiście nad tymi tendencjami, ale no, pytanie, czy da się je zawrócić, odwrócić. Niemniej jednak właśnie ta filozofia XIX-XX-wieczna, no ona jest co najmniej tak bogata czy złożona jak te wcześniejsze epoki historyczne, prawda? I dużo światła może rzucić na genezę naszej nowoczesności też na pewno.